Dzięki. Ty, kończę, bo się druga minuta zacznie naliczać. 60 groszy za jednego SMS-a. 2,40 za minutę rozmowy bez sekundowego naliczania. Tyle trzeba było płacić za korzystanie z komórek pod koniec lat 90. W 98 roku za średnią krajową, która wynosiła wtedy 1032 zł na rękę, można było wydzwonić 430 minut. Dziś ciężko jest znaleźć ofertę, w której jest limit minut i SMS-ów. Chcesz luga? Nie, dzięki, nie palę. Papierosy w latach 90. kosztowały znacznie mniej. Cena popularnych w tamtym czasie fajek wynosiła 1,50 zł za paczkę. Dziś papierosy kosztują średnio 10 razy więcej. Jak zmieniły się w Polsce ceny od końca lat 90. Co kiedyś było luksusem, a teraz jest normalne. I czy paliwo było faktycznie tańsze? Dzień dobry. Dzień dobry. 1,50 zł za kostkę masła. 2,30 zł za 10 kurzych jaj. 10 zł za kilogram wołowiny bez kości. I 13 zł za pół litra wódki. Czyli łącznie 26,80 zł należało zapłacić za taki koszyk produktów w spożywczaku w 95 roku. Dziś takie zakupy kosztowałyby nas 80 zł, czyli 3 razy więcej. Z tego koszyka w porównaniu z 1995 rokiem najbardziej wzrosła cena masła. Prawie 4,5 raza. Najmniej wódki, bo niecałe 2 razy. Porównując jednak zarobki w 95 roku i obecnie, za średnią wypłatę 23 lata temu mogliśmy kupić 21 takich koszyków, zaś w grudniu 2017 roku ponad 44. 1,50 zł za litr benzyny i 1,23 zł za litr diesla to ceny z połowy lat 90. I chociaż o takich cenach można teraz tylko pomarzyć, to trzeba zwrócić uwagę, że za średnią krajową w miesiącu zatankujemy obecnie około 400 litrów paliwa więcej. A jak wyglądały przykładowe ceny aut? Ceny nowych polskich aut zaczynały się od około 19 tysięcy złotych. Zagranicznych nowych prawie nikt nie kupował. W połowie lat 90. Volkswagen Golf był luksusem. Cena nowego Golfa wynosiła równowartość około 71 średnich krajowych. Dziś zakup nowego Golfa to około 20 średnich krajowych, tak więc w porównaniu z 94 rokiem jest on prawie 4 razy tańszy. A ile tańsze są obecnie telefony? Pierwsza komórka pojawiła się w naszym kraju w 1992 roku i wyglądała mniej więcej tak. Jej cena wynosiła 1757 dolarów, a do tego trzeba było doliczyć 500 dolarów opłaty aktywacyjnej. Tak więc zakup telefonu komórkowego kosztował wtedy 13 razy więcej niż wynosiła średnia krajowa. Gdyby dziś cena komórki wynosiła 13 średnich krajowych, za telefon musielibyśmy zapłacić około 46 tysięcy złotych. Pamiętacie ten dźwięk? Podczas połączenia z siecią nie było możliwe wykonanie połączenia telefonicznego, a 29 groszy kosztował w 96 roku naliczany co 3 minuty impuls połączenia z siecią. Modem zaś pozwalał na surfowanie po sieci z zawrotną prędkością 56 kB na sekundę. Użytkowanie sieci mogło kosztować nawet 50 zł dziennie. Oznaczało to, że w przeciągu 15 dni można było stracić całą swoją pensję na siedzenie w sieci. Dziś internet jest 1700 razy szybszy, a na przykład w Neti za stałą cenę 49 zł mamy transfer bez limitu. Lata 90. to okres, kiedy w polskiej modzie rządził ortalion i podróby, które można było kupić na każdym bazarze. Na markowe ubrania stać było tylko nielicznych. Dziś łatwiej modnie się ubrać, ponieważ buty i ubrania kosztują o 1/4 mniej. Lata 90. dobrze nam się kojarzą, bo to czasy naszej młodości. Jak się jednak okazuje, nie było aż tak kolorowo. Było nas stać na o wiele mniej niż obecnie. Co z tego, że ceny wzrosły 5-krotnie, skoro zarabiamy 10-krotnie więcej? Czujemy się bogatsi i tacy faktycznie jesteśmy. Napiszcie w komentarzach, z czym Wam kojarzą się lata 90.